Nagrzewnica wstępna w rekuperatorze przeciwprądowym. Czy musi być? Tak. W naszym klimacie zdecydowanie, ponieważ temperatura spada często poniżej zera, więc w naszym klimacie musi być zastosowana. W przeciwprądowym rekuperatorze stosujemy ją na kanale czerpni albo już w samym rekuperatorze, właśnie w tym miejscu, gdzie powietrze z czerpni trafia nam do wymiennika. Jaki jest dobry sposób na to, aby ona nie zużywała dużo energii? Bo strasznie ten temat jest demonizowany. Nie będzie zużywała, jeżeli będzie wysokiej jakości i modulowana. To znaczy, że jej moc będzie dopasowywała się dokładnie do tego, jak duży strumień objętościowo powietrza jest i jak jest chłodny. Wiadomo, że im chłodniejsze powietrze, im więcej, tym moc nagrzewnicy będzie wzrastała. Natomiast jeżeli przy takich mrozach, które występują najczęściej minus 2-3 stopnie, nagrzewnica startuje z mocą nie maksymalną, ale z mocą 100-150 W i działa tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy mamy temperaturę ujemną na dworze, okazuje się, że po takim przepracowanym sezonie wcale nie mamy jakiegoś znacząco większego zużycia energii, jeżeli chodzi o rekuperator. Nie należy się tego obawiać. Drugim sposobem na zabezpieczenie zamiast nagrzewnicy modulowanej jest zastosowanie nagrzewnic, które działają w oparciu, rekuperator steruje nimi i one działają w oparciu o to, kiedy zaczyna się zwiększony opór na wymienniku. Rekuperator bada cały czas opór na wymienniku. Jeżeli on się zwiększa przy temperaturze ujemnej, a nie było zmiany biegu, która sugeruje, że zmieniła się wydajność rekuperatora, w tym momencie dopiero włączana jest nagrzewnica. I przy odpowiednio dobrze skonstruowanym rekuperatorze i dobrze wyregulowanej instalacji, takie włączenie może następować dopiero w temperaturze minus 2, 3, 4, a nawet 5 stopni. I wcale nie mówimy tutaj o rekuperatorze z wymiennikiem entalpicznym. Także nie bójcie się, moi drodzy, to naprawdę nie musi zużywać dużo energii. Wystarczy postawić na markowe urządzenia.